Hejo, hejo, witajcie, witajcie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, oczywiście War Thunder, ale tu nie chodzi o samego War Thundera, tylko chodzi o coś, co chcę pokazać, bo WOT na konsolach jest już ponad 4 lata. Oczywiście na PS4 jest to krótszy okres czasu, nie wiem dokładnie, wiem, że z jakimś opóźnieniem weszło to na PS4 ten WOT i był jakoś tak opóźniony z tymi patchami. Nie wiem, ile jest War Thunder na konsolach, tego to już w ogóle nie wiem, ale na pewno nie jest 4 lata, tylko jest chyba krócej. I teraz, o co mi chodzi? Chodzi o to, że w WoCie, no wszyscy wiedzą, nic się nie dzieje, kompletnie nic, zero wsparcia klanów. A co najlepsze, wchodzimy sobie na konsoli w społeczność w War Thunderze, no na PC-cie również, wchodzimy sobie w dywizjony i zobaczcie tu. Sezon walk obecnego dywizjonu 2018-3, to jest chyba marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 1 lipca, koniec. Pierwsze miejsce 30 tysięcy orłów, drugie miejsce 20, trzecie 10. Nie wiem, jak to jest liczone, czy na każdego członka klanu dywizjonu, czy cały klan dostaje taką pulę i jest rozdawane, nie wiem. Ale klikamy więcej i mamy pierwsze miejsce, etykiety, które nazwy klanu mamy sobie i tutaj po bokach mamy, a to płomienie, a to jakieś coś tam, a to jakieś błyskawice czy płomienie, emblematy, złoto i etykiety oraz nagrody za poprzednie miejsca. Co to jest? Nie wiem, nie znam się. I zobaczcie, wygrywający piąte miejsce 4000, nie wiem, tu jest trzecie, tu jest piąte, wygrywający 5, czwarte, piąte miejsce, aha, 6 do 10 jest po 3500, od 11 do 20 3000, od 21 do 50 są same etykiety, tak, same etykiety, no i tutaj aż do 1000 miejsca to same etykiety są. No i wytłumaczcie mi to, bo na War Thunderze w obecnej chwili, na oczywiście nie tylko na PS4, ale na PC-cie, czyli na wszystkich platformach, jest 51 600 graczy w obecnej chwili, 1400 ponad bitew się toczy. I jak to myśleć o Wargamingu, że ta gra jest 4 lata i do tej pory nie ma wsparcia klanów, a tutaj gra jest krócej i już jest jakieś wsparcie dla klanów. No, tutaj chyba należałoby się właśnie chyba oklaski dla ślimaków, nie? No bo jak na razie Wargaming nie robi nic, jest lipa. I ciekawy jestem. No jeśli nie, to będzie po WoCie, no. Nie oszukujmy się. Bo tak będzie. I to mnie tutaj cieszy. Tylko muszę sobie ogarnąć gdzieś jakiś dywizjon, poznać ludzi i douczyć się arcade'ów, bo albo coś porobili z Niemcami, albo ja już nie mam wyczucia na myszce, ponieważ co bitwę nawet robię po zero ze strzeleń. Nie mówię, że w każdej, ale zawsze miałem na PC-cie tak, że grając, wylatywałem powiedzmy dwoma samolotami, potrafiłem iść po kilkanaście samolotów na arcade'zie. W obecnej chwili nie mogę zrobić nic. Jeden strzał, podpalenie, urwane skrzydła, zabity pilot. Ja wiem, że załoga też się liczy, ale no ja nie wiem. Zaliczam trafienie, czasami mi się tam uda jednym strzałem zniszczyć czy podpalić i gość spada, ale tak, to mam albo trafienie, albo nie trafiam, nie wiem, co jest grane, czy jakieś opóźnienie mam, nie mam pojęcia, w każdym bądź razie, no, ale głównie mi chodziło właśnie o te wydarzenia, turnieje symulacyjne, bitwy pancerne, bitwy symulacyjne. I mamy co tu jeszcze, samouczek bombowiec, no. Także, no, wsparcie dla klanu w War Thunderze jest. Jakie jest, takie jest, ale jest.
I są to sezony, a w WOT-cie nie ma nawet sezonów, za które byśmy mogli walutę premium zdobyć. No to jest lipa. A w komentarzach piszcie, co o tym sądzicie. Na razie, trzymajcie się.